Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Black Ops Cold War. Słuchajcie, dzisiaj prezentuję wam ten oto karabin szturmowy Wargo 52, który został dodany wraz z doładowaniem sezonu drugiego do Call of Duty Vanguard. Ale jest to broń przeznaczona stricte dla Black Ops Cold War. Możemy również używać jej w Call of Duty Warzone. Wargo 52. Karabin szturmowy z ogniem ciągłym. Wysokie obrażenia na średnim dystansie i duża szybkostrzelność. Zwiększona prędkość wylotowa i lepsza kontrola przy prowadzeniu ognia. Jak się prezentuje? Ano, prezentuje się w ten oto sposób. Powiem od razu, że jest to karabin radziecki. Tak, broń pochodząca ze Związku Radzieckiego, prototypowa. Ale niezbyt się sprawdziła, jeśli chodzi o prototyp i ostatecznie zarzucono. Ale więcej informacji oczywiście pojawi się w swoim czasie w serii typowego podręcznika broni. No dobrze, ale zobaczmy dodatki. Mamy optyka, wylot lufy, lufa, korpus, podlufą, magazynek, uchwyt i kolba. A więc tak, optyka, kolimator, milstop, vision tech razy 2, kolimator cobra, quick dot led, axial arms 3 razy, silix holoscout, microflex led, hawksmore, royal and cross razy 4, susat multizoom, kolimator diament, termowizor AN przez PVS 4. Wylot lufy. Hamulec wylotowy 5,45. Tłumik płomienia 5,45. Tłumik kompensator Specnaz. Likwidator KGB. Tłumik GRU. Lufa ultralekka 12,5 cala. Cavalier Lancer 14,7 cala. Wzmocniona WDW 17,1 cala, Liberator 19,8 cala, Takedown 17,9 cala i Task Force 18,6 cala. Korpus, laser Steady Aim, montowana latarka, wskaźnik celu KGB, celownik laserowy 5 MW GRU, reflektor Tiger Team, laserowy wskaźnik celu Ember. Pod lufą chwyt przedni, chwyt infiltrator, chwyt patrol, chwyt bruiser, chwyt Specnaz, szybki chwyt Specnaz. Magazynek podstawowy, magazynek mieści 30 pocisków, a mamy jeszcze 40 nabojowy, magazynki sklejone taśmą. Zwróćcie uwagę, bardzo was proszę, na podstawowy wygląd magazynka, bo później okaże się to przydatne. A więc jeszcze raz, 40 nabojowy, magazynki sklejone taśmą, szybki magazynek 40 nabojowy, 50 nabojowy Specnaz, uchwyty magnetyczne GRU, 50 nabojowy szybki magazynek WDW. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, moi drodzy, ale podstawowy magazynek mieści 30 naboi. Ten sam magazynek, ale z uchwytem pozwalając mieści tych naboi 40. I ten sam magazynek z uchwytem oraz linką spadochronową już mieści tych pocisków 50. Ciekawe, prawda? Bo jest to ten sam magazynek. Jedyna różnica jest wizualna. Tutaj mamy taśmę, z kolei tutaj mamy linkę i taśmę. A mimo wszystko mieści 50. Tutaj mamy 40 i podstawowy 30. Ale bez obaw. Takich kwiatków w grach jest kurwa więcej.
Dalej mamy uchwyt owijka speed, owijka drop shot, taśma polowa, uchwyt polowy specnaz, owijka serpent, owijka elastyczna dru. I kolba. Kolba taktyczna, stopka wire, kolba duster, brak kolby, kolba specnaz, szkieletowa kolba KGB. I kolba w zależności od wersji może też mieć zupełnie inny uchwyt. Ja tej broni, przyznam wam się szczerze, nie mam jeszcze wymaksowanej. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, opuszczę tutaj niestandardowym. Musimy, trzeba chwilę odczekać. Dobra. I na każdej broni mam maksymalny poza właśnie Wargo 52, na którym nie mam absolutnie żadnego poziomu. Żeby nie było, iż mam wymaksowane. Nie. Z tego karabinu jeszcze ani razu nie korzystałem. Nie miałem. Może nie tyle, co nie miałem możliwości, ale no, nie miałem bardziej chęci, żeby owym karabinem grać. Teraz, może tak powiem, chęci mam, tak więc na pewno w swoim czasie ten owy karabin zostanie przeze mnie wymaksowany. A jeszcze w ramach ciekawostki to wam powiem, że również za jakiś czas do gry trafi nowy pistolet maszynowy, który pistoletem maszynowym nie jest, gdyż tak naprawdę do gry ma trafić pistolet, karabin podwodny APS, natomiast w grze Call of Duty Black Ops Cold War on będzie jako pistolet maszynowy UGR. Co jest dość ciekawe, ponieważ jest to broń rosyjska. Ale operatora, który pochodzi z Rosji, czyli Siergieja Rawienowa, już nie dadzą. Broń dadzą, ale operatora już nie. Jak widzicie, poprawność polityczna potrafi wejść dosłownie wszędzie, a zwłaszcza do gier, co tak naprawdę powinno być wręcz zakazane. Ale to jest moje zdanie. Moi drodzy, to by było na tyle w takim szybkim, krótkim materiale. I cóż, kolejny również z Call of Duty, ale Black Ops 4. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i cześć.